Cześć kochani, dzień dobry, tu Ania Zielińska, witajcie w serii Moje rośliny. Dzisiaj chciałam pokazać Wam moje sansewierie. To sansewierie są naprawdę wdzięcznymi roślinami, dlatego że są bardzo nieupierdliwe w uprawie. Naprawdę nie trzeba z nimi dużo się nalatać, nic przy nich praktycznie robić. Bardzo rzadko chorują, rzadko e, są atakowane przez szkodniki. Podlewa się je naprawdę raz, no, dosyć rzadko, niewielką ilością wody, więc to są fajne rośliny, a nie są też takie wrażliwe na niską wilgotność powietrza i nie potrzebują dużo światła. Więc to są rośliny, którymi naprawdę warto się zainteresować e, w takiej sytuacji, jeśli. Nie macie dużo czasu na pielęgnację roślin, ani nie macie idealnych w domu warunków na posiadanie roślin, a mimo to chcielibyście coś zielonego sobie mieć. No i są to też fajne takie rośliny, jeżeli macie dużo roślin. No i jest problem z opanowaniem całej takiej wielkiej ekipy. Wyobraźcie sobie tak jak jest teraz u mnie, że mam mnóstwo pnączy, które są naprawdę gęste, mają tysiące i setki tysięcy liści, no i nagle przychodzi sobie szkodnik i je wszystkie opanowuje i po prostu teraz sobie z tym poradzić, to jest, uwierzcie mi, gehenna. Dlatego taka Sansevieria jest też w takim przypadku dobra. Dobrze jest wśród dżungli mieć takie kilka okazów, które są niekłopotliwe, proste i niezawodne, bo wtedy macie trochę mniej roboty i wiecie, że tutaj, przynajmniej po tej stronie, jesteście kryci. Sansevierie występują w dwóch pokrojach albo to są takie um, szablaste, mieczowate liście, jak tutaj te moje które wychodzą tak po, po, po dwa, trzy z ziemi, albo mogą mieć też taki pokrój rozetowaty, gdzie jeden liść wyrasta z drugiego, troszeczkę tak jak to jest u ananasa i w ten sposób idą sobie ku górze. Ja osobiście, to jest wszystko oczywiście kwestia gustu, ja lubię bardzo te właśnie szablaste, dlatego że ja lubię duże rośliny one właśnie te liście są naprawdę długie, duże, mają dużą powierzchnię i potrafią osiągnąć nawet i 2 metry, także to jest fajne, że są takie duże. Oryginalnie zamieszkują Afrykę, ale takie stanowiska nie do końca bardzo, bardzo słoneczne czy pustynne. No, i ta tutaj San to jest Severia Laurentii. Ona charakteryzuje się takim no, charakterystycznym dla sansywiarii, trochę zwierzęcym printem, ale dodatkowo ma na takie żółte obwódki, które też jej dodają urody i troszeczkę sprawiają, że ona jest taka y, jaśniejsza w, w odbiorze, taka bardziej powiedzmy wesoła. No i starałam się do niej dobrać korespondującą osłonkę, więc też jest w takiej żółtej, właśnie też afrykańskiej, trochę y, osłonce. I druga duża sansa, którą mam, bo naprawdę jestem fanem dużych roślin, to jest Sansevieria zeilanica. Ona też jest taka dosyć zwierzęca, dosyć taka właśnie... Zawsze, zawsze mi się te wzorki kojarzą ze wzorkiem jakiegoś zwierzęcia. Tutaj... Tylko, że jest zdecydowanie ciemniejsza. Jest taka bardziej zielona. I ten mój okaz jeszcze nie został, słuchajcie, przesadzony, ale zrobię to w najbliższym możliwym czasie. Jeżeli już przy tym jesteśmy, to Sansevierie lubią takie podłoże do kaktusów i do sukulentów, czyli do ziemi trzeba domieszać sporą ilość perlitu, piasku, żwirku, keramzytu, takich bardzo mm, wulkanicznych minerałów nieożywionej materii, po to, żeby podłoże było suche, jałowe i przepuszczalne. One bardzo źle się czują w podłożu produkcyjnym, które zdecydowanie zbyt długo utrzymuje wodę i może to skutkować gniciem korzeni. To są rośliny sukulentne, więc same sobie gromadzą wodę w tych grubaśnych, takich mięsistych łodygach, dlatego nie należy ich przelewać, to jest kolejna ważna rzecz. W Sansevierię podlewamy umiarkowanie i dopiero gdy ziemia przeschnie na całej głębokości. No i właśnie ważne, żeby ta ziemia była taka naprawdę Późna, przepuszczalna i jałowa. E, więc zdecydowanie trzeba je po zakupie przesadzić. To jest ważne w przypadku tych roślin. No i jeszcze Wam pokażę trzecią, którą mam. E, to, jest, e, to jest tylko sadzonka, ale ładnie tutaj e, patrzyłam właśnie przed chwilą. To już ładnie się jedna ukorzenia. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę. To jest e, obcięty liść dosyć nisko. Tutaj tuż przy nasadzie, tuż przy ziemi. I możecie zobaczyć, że już tutaj na dole ma korzonki, a drugi chyba jeszcze tych korzonków nie wykształcił. No nie, też już się pojawiają. To z tej samej rośliny w ten sam dzień, także powolutku, powolutku. Żeby rozmnożyć Sansevierię możecie albo je najłatwiejszym, znaczy najłatwiejszym... A, i to jest dragon, bo jeszcze Wam nie powiedziałam. To jest Sansevieria dragon, chyba moja ulubiona. Ona też ma duże, długie liście, które dodatkowo są jeszcze dość szerokie, dużo szersze niż u laurentii i zejlaniki. I ma bardzo ładny kolor, taki intensywnie trawiasty i jeszcze czerwoną obwódkę na brzegu. To jest chyba zdecydowanie moja ulubiona sansa. No i właśnie, jakbyście sobie chcieli Sansevierię rozmnażać, to najszybszym sposobem jest po prostu, podział, czyli musicie wyjąć taką sansę z doniczki i porozdzielać te poszczególne pędy. Spokojnie możecie każdy posadzić osobno i mieć mnóstwo sansówieri, albo po prostu podzielić gdzieś bryłę w połowie, jak tam chcecie. Możecie też nożem je porozcinać. Ważne, żeby każdy, każda, każda taka sadzonka miała kawałek kłącza i trochę korzeni, bo one mają takie kłącza w ziemi, to zobaczycie jak tylko wyjmiecie, dlatego też te doniczki często pękają i są takie powykrzywiane, bo te kłącza są takie, no takie, nie wiem, no chyba możecie sobie to z imbirem na przykład skojarzyć. No, albo można też sobie obciąć liść u nasady tutaj z Sansevierii i można go z powodzeniem ukorzenić w wodzie. Najlepiej do tej wody dodać troszeczkę węgla aktywowanego, żeby, żeby ta końcówka nie gniła, tylko żeby się ładnie ukorzeniała. I najlepiej zanim wsadzicie do wody odczekać dobę czy dwie, żeby niech ten liść sobie poleży gdzieś tam na stole, żeby to, ta, ten ślad po cięciu, żeby obsechł po prostu. Bo jak wsadzicie taki świeży obcięty z niezabliźnioną tkanką, to on prawdopodobnie zgnije. Jeżeli mu dacie czas właśnie na obeschnięcie, żeby ta rana po prostu zaschła, to zdecydowanie... Lepiej to przebiegnie. Przy czym, w przypadku takich sadzonek z liścia, nie nastawiajcie się na szybkie efekty. To będzie trwało. Sansewierie ukorzeniają się w ten sposób powoli. Dlatego możecie to potraktować tak jak ja. Ja mam też jeszcze dodatkowo jeden czy dwa liście z zejlaniki i po prostu stoją w takich naczyniach. No i traktuję to jak taki bukiet cięty, wieczny, prawie tak, na zasadzie, że nie, nie zależy mi na szybkim efekcie, na tym, żeby szybko to była już nowa roślina, która będzie szybko rosła, e, tylko właśnie po prostu sobie w formie takiej ozdoby te liście stoją, bo są ładne, a jeżeli kiedyś się ukorzenią na tyle, że będę mogła je zasadzić, no to super, wartość dodana. No i możecie też, jest jeszcze trzeci sposób rozmnażania Sansevierii, możecie taki jeden liść też uciąć u nasady i podzielić na kilka fragmentów takich powiedzmy 5 pięciocentymetrowych i każdy z tych fragmentów możecie włożyć w doniczkę wypełnioną jakimś takim na przykład właśnie włóknem kokosowym, takim podłożem, które dość. Długo utrzymuje wilgoć, albo też włożyć do wody. I tutaj jest ta sama zasada, też najlepiej po cięciu odczekać, żeby rana wyschła, i dopiero wtedy sobie to posadzić, czy tam wstawić do wody. No i też trzeba koniecznie pamiętać o, o kierunkach. Jak już tniecie, to musicie tym, tą dolną częścią cięcia, do, do, jak tutaj macie, powiedzmy, fragment liścia do ukorzenienia. To musicie tą częścią wsadzić go do wody. Jeżeli to zrobicie odwrotnie, to będzie problem. Więc trzeba może sobie markerem oznaczyć te kawałki, żeby potem się nie pomylić na pewno i żeby wiedzieć, którą stroną do wody czy do podłoża włożyć, bo w drugą stronę nie wyjdzie. No i pamiętajcie też, że czasami jak ukorzeniacie sans to one tracą w ten sposób właśnie w taki, to jest takie rozmnażanie wegetatywne. To one tracą cechy rośliny matecznej, czyli nie nie uzyskacie takiej samej rośliny, ona się może inaczej wybarwić. Dlatego ten podział jest taki najbezpieczniejszy, jeżeli zależy wam na tym, żeby faktycznie szybko rozmnożyć sanse, żeby mieć szybko duże okazje, żeby były takie same, no to najlepiej jednak to zrobić przez po prostu podział rozrośniętej rośliny i rozdzielenie jej na kilka mniejszych części, podobnie jak to robicie na przykład z bylinami w ogródku, tak po prostu dzielicie je na mniejsze. Fragmenty. Jeśli chodzi o stanowisko, tutaj macie dosyć dużą dowolność. San znoszą spokojnie wystawę południową, więc możecie je dać tam, gdzie jest jasno, spokojnie sobie poradzą. Możecie je dać też w miejsca dosyć ciemne. Oczywiście takie bardzo ciemne zakątki, gdzie nie jesteście w stanie czytać bez e, włączenia światła, czy łazienka bez okien, no zdecydowanie nie wchodzą w rachubę, bo rośliny wszystkie potrzebują światła do fotosyntezy. Ale znoszą, tolerują mniejszą ilość światła. I to od razu jest takie zagadnienie, że to, że tolerują, to znaczy, że sobie poradzą, że będą tam żyły. Ale to nie znaczy, że będą tam tak super pięknie rosły. Jeżeli wam, bo musicie sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, na czym wam najbardziej zależy. Jeżeli wam najbardziej zależy na tym, że macie jakiś ciemny zakątek, róg pokoju, ale chcecie mieć tam roślinę. No, to Sansa da radę i to jest na pewno dobry wybór. Natomiast, jeżeli Wam zależy na tym, żeby ta Sansevieria miała 2 metry, była super gęsta i puszczała dużo nowych liści, no to musicie jej zapewnić troszeczkę jednak więcej światła. Czyli wtedy stanowisko jasne, tak, żeby tego światła było sporo, one wtedy czują się najlepiej, ale tak jak mówię, są tolerancyjne i wybaczają, nawet gdzieś tam w miarę nie, nie obrażają się na niską wilgotność powietrza. Te liście, przez to, że są takie grube i twarde, nie są bardzo wrażliwe. To nie jest tak, jak roślina ma cieniutkie papierowe listki, to natychmiast, jak jest suche powietrze, te liście po prostu zmieniają się w proch praktycznie, brązowieją i opadają. U sansy raczej to nie nastąpi. Wiadomo, przy samym kaloroferze też będzie cierpieć, ale jeżeli jest dość sucho, to sobie radzi. Więc generalnie to jest bardzo dobra roślina. Jeżeli właśnie zależy Wam na takiej roślinie bezobsługowej, z których, z, z, o, wokół której nie trzeba dużo tańczyć, e, niekoniecznie na jasne miejsce tak? i do, do takich pomieszczeń dosyć suchych, czyli to jest po prostu roślina, jeżeli nie macie idealnych warunków dla roślin albo nie chcecie poświęcać im zbyt dużo czasu. No i ma też jeszcze jedną bardzo dużą zaletę, którą teraz widzę mieszkając w dużo mniejszym mieszkaniu, e, ma strzelisty pokrój więc y, naprawdę zmieści się w ciasnym zakamarku. U mnie tutaj ta y, laurentii stoi w takim, no naprawdę, takim y, w takim 30-centymetrowym, w 30-centymetrowej szparze pomiędzy fotelem a balkonem i się tam mieści, bo jest po prostu wąska i wysoka, tak? Więc na małe przestrzenie to jest też bardzo dobra roślina. Y, no i też y, może y, fajne jest w niej to, że czasami widuję w restauracjach i to nawet mi się naprawdę podoba, że się ją buduje w formie takiego szpaleru, który oddziela od siebie sąsiednie stoliki czy w biurach stanowiska pracy i można to z sansą dobrze zrobić. Słuchajcie, z sansy można zbudować po prostu zielony płot, potraktować te jej liście jako sztachety i posadzić ją w jakiejś takiej długiej doniczce szerokiej i po prostu one tworzą taki, taki zielony płot, który doskonale odgradza Różne części pomieszczeń od siebie, więc takie taki zastosowanie, w, powiedzmy już bardziej w takiej architekturze, wnętrz też dla San jest jak najbardziej e, duże. No i tak jak Wam mówiłam, raczej nie atakują jej szkodniki, naprawdę z rzadka się to zdarza. Czasami może się pojawić, jeżeli przelewacie albo jest nieodpowiednie podłoże, to pojawia się czasami u, tutaj, u nasady zgnilizna. Właśnie wywołana, wywołana z no, zbytnią wilgocią w obrębie. W obrębie nasady, zwłaszcza, zwłaszcza te nasady pędów są wrażliwe na taką nadmierną wilgoć. Jeżeli tu byście górę sobie zraszali nawet codziennie, to myślę, że nic by się jej nie działo. Ale te nasady, które mają kontakt z wilgotnym podłożem, one czasami, czasami po prostu no, są narażone na, na właśnie bakteryjne jakieś zgnilizny. Więc tutaj trzeba uważać, żeby te doły utrzymywać raczej w suchości. Można rozważyć też podlewanie sansy od dołu, żeby zapobiec właśnie moczeniu tych, yy, tych nasad, pędów. Yy, I czasami, yy, jak widzicie, że coś się złego dzieje się z tą sansą, że ona jakoś tak brzydko rośnie, że ma jakieś takie wrzery ciemne, też przy nasadach liści na dole, przy ziemi, tam gdzieś wchodzi, wychodzi z doniczki, to warto zajrzeć w korzenie, bo czasami można się zdziwić i znaleźć sobie bardzo. E, ciekawe, w cudzysłowie, larwy, które po prostu żerują sobie w tych podziemnych częściach pędów. Jakie odchylicie, to czasami można tam zobaczyć całe takie korytarze i larwy, które tam sobie żerują, a na zewnątrz, na górze, w ogóle ich nie widać. Więc jeżeli coś Was niepokoi, zawsze, jeżeli y, chcecie zobaczyć, czy Sansa jest zdrowa, to patrzcie tutaj na nasadę, na tą część. Liścia, która wychodzi z ziemi, bo tutaj widać wszystkie problemy, które są, i sobie obserwujcie, czy liście tutaj są gładkie, czy nie ma właśnie żadnych niepokojących plam. Te plamy, które Was powinny zaniepokoić, szczególnie to są takie plamy mokre. To nie o to chodzi, że o, tak jak tutaj, ktoś tą Sansewierię, nie wiem, trącił, czymś zahaczył, czy ona spadła, i ona tutaj ma po prostu. Rane, tak? Nie chodzi o to, że gdzieś tam ma bliznę po czymś. Takie zaschnięte miejsca, jakieś nieładne, czy jakieś poparzenie, nie mają znaczenia. To jest tak, jak trochę zranicie się czasami nożem i macie potem nawet bliznę, ale ona w niczym. Nie przeszkadza, tak? to jest po prostu wasza historia życia, wasza, wasza blizna. Natomiast jeżeli coś się tutaj dzieje u tej nasady, widzicie jakieś takie świeże rany o takim e, czerwonym często albo brązowym zabarwieniu, i one są takie mokrawe, a cała ta łodyga jeszcze może być taka jasna u tej u nasady, e, i tam tego jest dużo, i pojawiają się nowe te zmiany, no to to jest niepokojące. I wtedy ja bym wyjęła i zajrzała w korzenie, czy tam właśnie jakichś szkodników nie ma e, na dole. Bo na górze to raczej rzadko się zdarza. Podsumowując, sanse to są naprawdę genialne rośliny, bo rosną duże, mają strzelisty pokrój, więc można je wcisnąć w ciasne miejsca. Jak się wybierze duży okaz, to też może fajnie tą przestrzeń zorganizować. Aha, bo też nie ma tak wcale dużo takich roślin, takich długich, właśnie strzelistych a wąskich. One bardzo ładnie organizują napionowo przestrzeń. To są takie właśnie bardzo dobre rośliny, które nie, nie przypadkiem bardzo często, jak przychodzi do Was architekt wnętrz i Wam wnętrz organizuje, to często się na tą Sansywieri decyduje właśnie z uwagi na ten jej taki wertykalny pokrój. On jest bardzo w wnętrzach dobry i ciekawy i dobrze wygląda taka Sansa często gdzieś tam przy meblach. No, i tak jak Wam mówiłam, jest naprawdę tolerancyjna, znosi suche powietrze, znosi jasne światło, znosi trochę ciemniejsze światło, nie trzeba jej dużo podlewać, naprawdę niewielką ilością wody raz na dwa tygodnie i będzie, będzie bardzo okej. Okay. I też nawóz też umiarkowanie nie za często, bo to nie jest jakoś szybko rosnąca roślina. Co jakiś czas warto przetrzeć mokrą ściereczką, żeby po prostu skórzu ją przetrzeć, żeby była ładna i czysta. No, i to tak naprawdę tyle. Tak. Nie trzeba się nią prawie wcale zajmować. Zwierzaki raczej się nie interesują, bo te liście są grube i twarde. No, i to jest taka troszeczkę, jeżeli bym miała wskazać tak, taką roślinę, która jest najbardziej meblem w sensie właśnie tej łatwości w utrzymaniu, a najmniej żywym organizmem, no to Sanse tutaj zdecydowanie wiodą prym, więc bardzo Wam je w tym względzie polecam. No i są ładne po prostu i też można z nich fajną kompozycję robić, bo dobrze do siebie pasują. Wyglądają szczególnie ładnie w osłonkach glinianych, kamiennych, takich postarzanych, bo no od razu się robi taki fajny właśnie tro, troszkę może śródziemnomorsko-afrykańsko-wakacyjny klimat. Także Sansevierie jak najbardziej warto mieć, warto się nimi cieszyć i no dają dużo, dużo radości właśnie z uwagi na to, że są totalnie niewybredne i można się z nimi fajnie dogadać. Dobra, chyba, chyba tyle na dziś. Jak macie jeszcze pytania jakieś odnośnie Sansevierii, to piszcie w komentarzu, to postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia!